Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto królewicz. Jest to efektowne ciasto, powiedzmy pracochłonne, ale bardzo smaczne. Potrzebować będziemy 0,5 kg mąki pszennej, kostkę margaryny, 4 łyżki cukru, 2 łyżki mleka, 3 łyżki miodu, 2 jajka i 1,5 łyżeczki sody. Ja sodę mieszam z mlekiem. A jak wspominałam, margarynę ścieram na tarle. Tarło obsypuję mąką i margarynę również i ścieram na tarle. Zawsze dodaję szczyptę soli do ciasta, aby podkreślić smak naszego ciasta. Z tej proporcji upiekę 2 placki i później zrobimy upiekę jeszcze biszkopt i ciasto przełożymy kremem budyniowym. Jest to duża forma na ciasto, proporcja na dużą proporcje do ciasta i tak jak mówiłam, ciasto jest idealne na drugi dzień. Tak. Margarynę już mamy startą. Można margarynę zastąpić masłem, tylko musimy pamiętać, że by proporcje masła było 25 deko. Teraz dodajemy jajka. Dodajemy miód. I dolewamy sodę. I całość dokładnie wyrobimy. Ciasto miodowe będziemy piekli 20 minut w 180 stopniach. Składniki już mamy prawie połączone. Teraz należy ciasto podzielić na dwie części. Jedną część rozwałkujemy, a drugą pozostawimy i później upieczemy drugi placek. Tak. Ja sobie muszę opłukać ręce. Ciasto będziemy wałkować i dajemy na blaszkę. Tu mam 25 na 40 cm blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Matę opruszamy mąką, wałek również. Będziemy, że ja sobie tu ułatwię, rozwałkuję na naszej blasce. Będzie mi też wygodnie. Ja mam już tak wypracowane ręce, że ja bardzo lubię rozkładać ciasto bezpośrednio na blaszkę. Tylko potem końcówkę wałkuje. Ale jeżeli ktoś nie ma takiej sprawy, to należy sobie ciasto rozwałkować i przenieść na blaszkę.
kruszyć ciasto mąką, aby nam się nie kleiło. I ja już tu mam przygotowane. Teraz sobie leciutko przewałkuję i mam gotowe ciasto, które powędruje do piekarnika. Tak oto wygląda przygotowane ciasto miodowe, które będę piekła 20 minut. Ciasto wędruje do piekarnika. I tak oto jeden placek miodowy mamy upieczony na złoto-brązowy kolor. Zdejmujemy na deseczkę i zrobimy drugą porcję ciasta. Tak samo. Tylko musimy poczekać, aby ustygło. Tak samo drugą porcję ciasta upieczemy, a później zrobimy biszkopt. Drugi placek miodowy mamy w piekarniku, a teraz zrobimy biszkopt. Potrzebować będziemy 4 białka. Oddzieliłam sobie żółtka od białek. Tu mam 4 żółtka. Łyżeczkę proszku do pieczenia. Łyżkę mąki ziemniaczanej. 4 łyżki cukru. 4 łyżki mąki pszennej. I szczyptę soli. Białka uwijamy na puszystą masę. Jajeczną już mamy ubitą. Teraz dołożymy obie mąki, proszek do pieczenia i będziemy ruchem półkolistym mąkę mieszać z masą jajeczną. Biszkopt mamy. Ciasto na biszkopt mamy gotowe. Teraz musimy z piekarnika wyjąć ciasto miodowe, ponieważ tu już mam upieczoną następną, ponieważ my musimy mieć tej samej wielkości blaszki. Teraz tą formę również wykładam
papierem do pieczenia i biszkopt rozprowadzam po całej powierzchni. Biszkopt będę piekła 20 minut w 170 stopniach. Później zrobimy krem budyniowy i będziemy mieli ciasto królewicz. Wszystkie trzy ciasta muszą być pieczone w formie o tych samych wymiarach. I tak przygotowany biszkopt wędruje do piekarnika. I tak oto mamy placki na ciasto królewicz upieczone. Jest to biszkopt, który pozostawiamy do ostudzenia. Mamy dwa ciasta miodowe i mamy upieczony biszkopt. Wystudzimy, zrobimy krem i będziemy składać ciasto. Będzie ciasto królewicz. Placki miodowe i biszkopt już mamy ostudzone, a ja zrobiłam krem budyniowy. Do kremu budyniowego potrzebowałam 3 szklanki mleka, 2 budynie i 2 kostki margaryny oraz 1,5 szklanki cukru. Budyń ugotowałam na mleku, margarynę utarłam z cukrem i dołożyłam po łyżce zimnego budyniu i mamy krem budyniowy. Tutaj mam dżem i ja zawsze ciasto królewicz pierwszą warstwę smaruję dżemem. Jest to dżem z czarnej porzeczki. Dżem z czarnej porzeczki podkreśla smak. On jest kwaskowaty i moim zdaniem idealnie smakuje w tym cieście. Ja smaruję po całej powierzchni. I teraz mam tutaj biszkopt. Ja sobie zawsze biszkopt obracam. I ja ten biszkopt posmaruję kremem. I nałożę na moje ciasto miodowe. Biszkopt posmarowany. I nakładamy. To tak trzeba obrócić. O. I udało się. I dociskamy. I ponownie smarujemy kremem. Zawsze sobie część ciasta zostawiam. Część masy sobie zostawiam i dekoruję wierzch. Ale to niewielka ilość i dekoruję wierzch. Tak tu mamy. I teraz nakładamy następny placek miodowy. Ja się nie połamam. To są już duże placki, więc też trzeba ostrożnie, żeby nam się nie połamał. I również dociskamy.
wspominałam, smarujemy delikatnie górę ciasta. Tutaj mam rozpuszczoną czekoladę z jedną łyżką śmietanki i polewam sobie, to już według uznania, jak kto tam ma swoją wizję, ja sobie tak dekoruję ciasto i posypię migdałkami. I mamy gotowe ciasto. Ciasto jest idealne na drugi dzień. Smaki się połączą. Miodowe ciasto skruszeje, bo jeżeli byśmy potrzebowali w dzisiejszym dniu, to należy leciutko ciasto zwilżyć. Woda z cytryną, można dodać troszeczkę rumu. I tak mam przygotowane i teraz posypiemy płatkami i mamy gotowe ciasto królewskie. Ukroimy kawałeczek. Ciasto, zaznaczam, musi iść do lodówki. Ono teraz jest takie, bo ono jeszcze nie przeszło, ale chciałam pokazać, jak wygląda w przekroju. Wygląda ciasto królewicz. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto królewicz.